Hej, hej, hej! Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku z LEGO Marvel Super Heroes 2. No i w tym momencie musimy wybrać, którą drużyną zaczynamy. Drużyna Spidermana, drużyna Thora bodajże i chyba Star-Lorda i drużyna tutaj Thora. Zagramy sobie tutaj drużynę Spidermana. Tam pisaliście mi w komentarzach, żebym skończył już po kolei tą fabułę, znaczy po kolei tymi drużynami. To teraz zrobimy drużynę Spidermana, może potem po drodze drużynę Thora. Właśnie jak tam chcieliście. Więc na razie odpuśćmy tutaj to wszystko i idziemy drużyną Spidermana poszukać fragmentu Nexusa w Nueva Jorku. W takim razie niech tak będzie. Super! Jedna część Nexusa załatwiona. To teraz po następną. Nueva York, he? Innymi słowy, ten drugi Nowy Jork w wariatkowie Kanga. Wasp, jesteś tam? Tak jest, Spidey. Według Heimdala, drugi fragment czeka na was gdzieś w budynku Alchemaxu. Wiesz, tym co wygląda, jakby lodziarka nie trafiła w gigantyczny rożek. Dzięki, Lotna. No to w drogę! No to już wszystko, ja mam w takim razie powolutku i do celu. No wydaje mi się, że to już chyba gdzieś właśnie tutaj blisko, to jest to właśnie miasteczko, a więc dobrze, chyba to jest właśnie ten budynek tutaj z przodu, co widzimy jako pierwszy, a więc już za chwilę będziemy tam u celu. Ciekawy, czy od razu zaczyna się misja, czy na przykład coś będzie trzeba robić. Bym chciał misję, naprawdę były się przydały od razu zrobić ją i byłoby z głowy po kolejnej misji. A jakby nie tak będzie, no tak, to jest ten wielki, gigantyczny, powiedzmy, rożek, a więc chyba o to chodziło. W takim razie już tutaj zlatujemy sobie gdzieś na dół i to jest mniej więcej chyba w tym miejscu. Miło, że zostawili otwarte drzwi. Wybaczcie, herosi! Niestety dziś nie oprowadzamy wycieczek. Ja spodziewałem się. Okej, tak to wygląda. A więc trzeba zobaczyć. Co się tak znienacka? A więc trzeba zobaczyć, jak to można wyłączyć, bo tak patrząc, to idzie jeszcze w sumie tutaj po tej całości, po każdej stronie. O, tutaj. Tu coś jest? To o to chodzi, czy nie zbyt? Mam wystawiać nowe mandaty? Ten model zazwyczaj usuwa się z drogi, jak dostanie mandat, ale nie wiem, co robić, gdy się nie usuwa. Nie ma żadnych informacji. Aha, okej. No dobra, to nie wiem, jak to stręcz było napisane, że trzeba go wziąć, więc odpuszczamy. I czy gdzieś czeka lepsze, prostsze życie, co? I co myślicie, że ma iść w kierunku właśnie tego tutaj wszystkiego? Demonik. Ja myślę, że to może mieć sens, a więc zobaczmy, jak to działa. No i sama nazwa się trochę mrocznie kojarzy. Kurczę, panu. No niestety, czekajcie. Ja chcę podskoczyć. Weź mi podskocz. O! I do góry teraz. O, właśnie o to mi chodziło. Aha. To może teraz. O, teraz będzie chyba idealnie wręcz. Na lewo lekko. I zobaczmy, jak to idzie. No chyba to o to chodzi, tak mi się przynajmniej wydaje. Jak nie, no to trudno. Przynajmniej coś tam pobudujemy, teraz niby tam w tym kierunku. No raczej zasilanie się powinno wyłączyć u źródła, czyli chyba no tutaj. Dobra, zobaczymy za moment, czy to jest to miejsce. Znaleźliście mnie, a? Trzeba było pociągnąć te kable pod ziemią. Ty, Iskierka, kim ty właściwie jesteś? Nie pamiętasz mnie, sieciomiocie? To przyjemnie. Ja cię poznałem nawet mimo tych retrokalesonów. Nazywam się Elektro. Moją misją jest... Właściwie już powinniście zadbać. Co? Ilu tych elektrów mamy załatwić w jednym tygodniu? Okej, okay, wydaje mi się, że ich bije tych ludzików jego. A nie, dobra. To po prostu potem mogę ich doatakować. Tak to wygląda. W takim razie tu ostatnia chyba będzie fala. No i może od razu potem będziemy mogli zacząć tą misję kolejną, byłoby w sumie bardzo fajnie, ale jak będzie, tak będzie, zobaczymy. Okej, okay, no i chyba teraz będę mógł atakować za chwilę, więc ostatni atak i się udało. Nie najgorzej, ale co powiecie na to? Nie macie szans! Słuchajcie, chyba właśnie zwarł tym atakiem zasilanie. Ano, może teraz da się dostać do budynku Alchemaxu. No to jak się da, no to rzeczywiście idziemy. Podoba mi się ta postać, jak już mówiłem nie raz, Miss Marvel. I zobaczmy, czy tutaj będzie od razu misja, czy też nie. A, no naprawdę, bez taki! Neo Elektro pewnie ma jakiś zapasowy generator. Dobra. Pytanie brzmi, gdzie? No właśnie, pytanie brzmi, gdzie? Tam z przodu? Czy czeka lepsze, prostsze życie, co? Ale ja jeszcze muszę stać! No i pytanie, bo w sumie nie wiem do końca. Tutaj... A nie, czekajcie, idzie nowe zasilanie. Dobra, patrzymy, jak to będzie szło teraz, tylko zeskoczyć. I idzie tędy ciągle. Stąd... A czy gdzieś czeka lepsze, prostsze tutaj. Życie, okay, co?
Więc wszystko już powoli tutaj się jakoś... Nie poszłam pieszo, kiedy to tylko parę kroków? Ja nie wiem. Więc tak, zobaczmy jak to tutaj wygląda i chyba tędy. Zobaczmy. Okej, no powiedzmy, że dobrze jest, bo po prostu cały czas dochodzimy tam, gdzie dość trzeba. A wiesz, że Alchemax założono w 2013? Albo może w 92? O Boże. Dobra, trochę źle widzę. Ale nic nie szkodzi. Dobra, gdzie to jest? Jeszcze, no pewnie jeszcze wyżej, tak sądzę, bo niby gdzie indziej może to się chować. Tak, na samej górze. Przynajmniej mogę się... No nie mogę, no patrzcie, jakie to jest oszukane. Jak to wygląda z tej perspektywy? No jeszcze nie. Tylko bym nie spadł właśnie, bo to będzie najgorsze. A mogę do góry iść? Mogę iść na spokojnie tylko. Aby nie spaść i będzie spoko, może raz mnie do góry bez żadnego problemu zaciągnie. Chyba, że wiecie co, co ja w ogóle wyprawiam tutaj? Nie, to teraz tego nie zrobię, ale mogę wziąć postać latającą i na pewno byłoby znacznie łatwiej, bo to jest tak jakby wolny świat tutaj w tym wolnym świecie, znaczy po prostu tutaj chodzę mi po świecie, a jeszcze tutaj postać mogę zmienić, więc na spokojnie. Aleście się uparli, żeby tam wejść. Niestety nie mogę wam na to pozwolić. Czekaj, nie mógł ich wybrać rzeczywistości z milszą wersją Elektra? Oj, zraniłbyś me serduszki, gdybym je miał. Dobrze być androidem. Powiedz, jakie to uczucie, kiedy można cię zastąpić parą baterii? Dobra, to naprawdę było przykre. Zapłacicie za obrazek. Myślałem, że nie ubiję mnie tym, ale nie. Jeszcze jedno życie, tak jak nie ma. I może w końcu zaczniemy tę misję. Byłoby w sumie fajnie, bo bym chciał w tym odcinku zacząć misję i oczywiście ją skończyć. I to oczywiście mam zamiar to zrobić, ale tak będzie, to zobaczymy. To było moje najlepsze dokonanie. Więc wygrana po raz kolejny. Nie to wygląda. Myślicie, że to był ostatni generator? Dawaj, wracajmy do wejścia. Może tym razem zostanie otwarte. Kawał drogi w sumie, tak patrząc, to był, A nie, czy kogoś z twojego otoczenia zainfekował symbiont? Zadzwoń do służby symbiont. No widzicie? Jakby was symbiont zaatakował, no to wszystko jasne. Dobra, nieważne. I zobaczmy, jak to wygląda w tym momencie. Już mówiłem! W życiu tam nie wejdziecie! A jak powiem, że jesteś moim ulubionym Elektro, to nas wpuścisz? Ty jesteś moim najmniej ulubionym Spider-Manem! Tak, często to słyszę. No weź Elektro! Niech mi się to zasilanie już skończy! Okej, czyli właśnie widzicie trzecia tak jakby fala walki. Trochę to takie monotonne, ale naprawdę trzeba to... Nie zaatakowała... No co? O, jeszcze taki ból, taki błąd. Nie, co się dzieje? Okej, tak, czyli tak, teraz chciałem zrobić uniki jakieś, a może tak miało być, zobaczymy. Więc teraz sprawdźmy i kolejny atak. Chwila, to nie bije go tak z wyskoku. Coś zepsute jest ten atak. O, fajnie. O, wiecie co? Ja sobie po prostu podejdę od boku za chwilę, w tym momencie. I myślę, że to będzie lepszym rozwiązaniem. No już bym go pokonał, bo byłyby trzy ciosy. Ale mniejsza. Znaczy no byłoby trzeba jeszcze być te fale przeciwników, ale wiecie, o tym chodzi. Dobra, mniejsza o to. Wygrywamy i tyle. Czyli z wyskoku go bić raczej nie można, bo niezbyt to działa. No i dobra, nie, to nie, bez łaski. Dobra, tutaj widzę, że jeszcze postacie się blokują, no ale już nie będę się tego czepiał. Bo tam widzę, że mi się chyba... A dobra, już się odblokowałam. Dobra, elegancko. No i... Zobacz, a jeszcze tutaj. Ale już mogę bić, już mogę bić. Awaria! To się nazywa przebieżka. Oby to było właściwe miejsce. Szybko! Chodźmy do środka, zanim się pozbiera! No, odcinek trwa 9 minut, ale nie ma co, zaczynamy misję fabularną. Trzeba ją zrobić, nie będę robił takich krótkich odcinków, bo to nie ma, myślę, też zbytnio większego sensu. Choć Nowy Jork jest perłą miast Ziemi, to w Chronopolis doczekał się konkurencji ze strony Nowego Jorku. To jabłko równie wielkie, co przegniłe. Futurystyczny neonowy koszmar rządzony przez megakorporację Alchemex. A ponieważ wypada dobić swojego sąsiada, to jeszcze mają tam własnego Spidermana. I możecie postawić ostatnie grosze na to, że za pajęczarzem pójdzie cała procesja alternatywnych przebranych zbirów.
Im szybciej Doktor Strange dostanie ten kawałek Nexusa, tym bezpieczniejsi będziemy. Nie, żebym się bał, rzecz jasna. Nikt nas nie widział? Chyba nie. Okej. Musimy być cicho. Nie zwracać na siebie uwagi. Spoko. Oto wy! No wreszcie was mamy. Iron Fist mówił, że macie kawałek Nexusa. Bezpiecznie ukryty. Ścigałam goblina od Brooklińskiego aż tutaj. Czym się tu zajmują? Genetyką, cybernetyką, niebezpiecznymi materiałami i klasyka. Coś o tym wiem. Jestem Spider-Man. Jestem Spider-Man. Ja jestem Spider-Man! Nie no, żarcik. Miss Marvel. Cześć! Trzy małe pajączki łapią się za rączki! I co, czekacie na nagrodę? Zawsze miło podjąć gości! Wspominałem, że czeka was małe przyjątko? A póki co, nie krępujcie się i otwórzcie kilka prezentów. Liczę, że lubicie niespodzianki. Znowu groźby i dramat? Kim by nie był nasz nowy goblin, nie zawodzi oczekiwań. Witam w moim świecie! Nie wiem, czy zmienił postać tak jakoś niechcący. Dobra, mniejsza. Mamy walkę, będziemy mieć walkę z Goblinem, Green Goblinem z 2099 chyba, coś takiego, a więc spoko. Ja ogólnie tę misję postaram się robić takim troszeczkę szybszym tempem, gdyż nie chcę też, żeby odcinek trwał, nie wiadomo ile, tak mówię, o sensie 40 minut. Byłoby fajnie, by trwał 30, byłoby najlepiej. Okej, mniejsza. Więc co my tutaj musimy zrobić? Musimy pewnie tutaj coś działać, tak odstawiam. Tu nie możemy. Więc albo tamte zasilanie odpalić, jeśli mamy jakąś postać do tego. Albo zrobić coś innego, o czym się dowiemy. Wiemy monetę fioletową, wpadło 10 tysięcy, już mam 18,5. Czyli bardzo fajnie. Okej, czyli w ten sposób. Mogę ich bić, a więc... Zupełnie jakby coś ich kontrolowało. O, ciekawe, fragmenty symbionta. W żadnym wypadku nie dajcie się dotknąć. Bo co się stanie? Opanuje twój umysł, wpadniesz w niekontrolowany szał. Takie tam fajne rzeczy. Dobra, czyli teraz ja opanowałem. No trudno, bywa. I co, mogę bić tego skubańca małego? Nie mogę. Znaczy, nie wiem, w sumie. Dobra, mniejsza z nim. Zróbmy to, co zrobić po prostu musimy, czyli właśnie w tym miejscu zerwijmy to. Ale ogólnie Miss Marvel mi szkoda, więc za chwilę oczywiście tutaj ją uratujemy, no spokojnie. Ogólnie jest ona potrzebna, tak mi się wydaje, a no właśnie, jest potrzebna. Więc dobra, i pytanie już mi teraz tak, co mogę z tym małym czymś zrobić? O, dobra, zniszczyłem w końcu, dobra, znaczy się zniszczyło w końcu, fajnie. Dobra, kulka niech zejdzie i zróbmy to, co mam tutaj zrobić, czyli ta minigierka, znaczy ten, no powiedzmy minigierka, ale wiecie jak jest, więc tak. Ten chip trzeba po prostu odblokować. Dobra, nieważne, tutaj zginąłem, spoko, jak najbardziej, obracamy. I gdzie jest wyjście? Wyjście jest przy tym czerwonym przycisku, czyli właśnie w tym kierunku, więc idę jak najbardziej dobrze wszędzie. I to byłoby chyba już tyle, zdążę. O, elegancko i atak jakiś tam marny. I się udało, więc pięknie. Monetki nie wzięte, ale tam mniejsze, tam 1000, to nic się nie stanie, go nie wiemy. No i drzwi otwarte, tutaj widzę, że jakieś dynie, czyli coś goblin tutaj maczą w końcu chyba. Taka muzyka ogólnie wyskoczyła i poza tym się nic nie stało, więc jest zbytnio, no dobra, w sumie czemu by nie, więc okej, symbionty powiedzmy, że pokonane i tutaj znowu musimy Miss Marvel nacisnąć guzik, więc ona tylko to potrafi. No powiem wam, że tutaj taka... ...z jakimś zamkiem szyfrowym. Wiemy, co z tym zrobić? Nie, zmieniają kombinację. Ale za to Barney, tutejszy strażnik, ma dość nędzną pamięć i zawsze gdzieś chowa podpowiedź. Miejcie oczy szeroko otwarte. A to ci ananas z tego Barneya. Powiem wam, że tutaj ta muzyka czasami taka się pojawia. Dobra, czy ja tutaj coś mam robić? Takie pytanko. Kliknę może jakiś klawisz, co myślicie? Dobra, dałem taki klawisz, że wyszedłem z tego. Więc tak to właśnie wyglądało, więc ona sobie na mnie poczeka tu, czyli... A może tutaj strzałka jakaś jest? Aha, czyli mamy tutaj jakieś takie kostki. Ten wzór chemiczny wam się z czymś nie kojarzy? Wygląda prawie jak moja formuła na mydło. W ogóle jest całkiem fajna, bo... Nie, Spidey, patrz!
On pasuje w dostęp. Przyznany. To się dopiero nazywa reaktor. Tak, zasila większą część budynku. Komora fuzyjna jest chyba pusta, ale jak uda się go włączyć, może będzie można skorzystać z windy. Jak się uda, to może? Ha! Już mi się podoba! Okej, okay, tak to wygląda. Więc tego symbioncika bym sobie chętnie pokonał na szybkości. Czy mi się udało? Nie wiem. Mniejsza. Ja to nasza waleczna postać i do boju, a co się będę przejmował. Jak można sobie skrócić tę zgrywkę. Ajajaj, o czekajcie. Dobra, nieważne, myślałem, że tutaj zrobię coś, ale niestety Miss Marvel mi tutaj zaatakowali. Więc bywa i tak. W sumie fajnie ten Spider-Man 2099. Tak szybko potrafi też atakować. Dobra, wygraliśmy z nim? Nie, jeszcze nie. Chyba żebym wziął tego Spider-Manka naszego. Dobra, wiecie co, mniejsza z tym. Już She-Hulk nie wezmę. Nie wiem, czy on nie potrafi przed tym szkła rozbijać. Zaraz to sobie zobaczymy. Przytrzymać słodko, żeby w końcu odwana tak co nad niej zniszczyć niebieskie szklane obiekty. Lego. Aha, dobra, to nie ona. Stanęli przy okazji, tam słyszeliśmy, więc spoko. Oczywiście się nam pewnie to przyda niedługo. A to póki szkło co. Blokuje nam drogę do komory. Chyba mogę coś na to poradzić. Zróbmy hałas, że hej! Uj, ale tu toksycznych odpadów. Jak dotrzemy do panelu sterowania? Z drogi, drużyno! Czas na kąpiel! Racja! Zapomniałam, że radiacja to dla ciebie nic. Zbiję go. O, dobra, uciekł w końcu elegancko. Więc zobaczmy, co my tutaj mamy. Czy tutaj coś muszę niszczyć na pewno? Tak, to w sumie jest logiczne. O, no i poparcie mogę sobie zbudować. A więc zapewne o to nam o to tutaj chodziło, no na 100%. I może te odpady, to nie wiem, to nie są odpady, to jakiś tam płyn radiacyjny, nie wiem, wybaczcie. Mniejsza. Dobra, i może to zniknie, bo po prostu ta siła, ta maź ziemi. Okej, okay, mniejsza. Zobaczmy, czy te wiatraki do tego nam pomogą. Co wy w ogóle robicie? Zabawa was omija! A, i powiedzcie She-Hulk, żeby przed wejściem wydarła stopy. Podłoga aż błyszczy, szkoda ją brudzić szlamem. No kurczę, no dobra. Tak to wygląda. No i tak, tutaj mogę sobie wejść oczywiście wszystkimi, ale She-Hulk i tak potrzebuję jako pierwszą, tak mi się wydaje, bo trzeba tam wyrwać nawet może i te drzwi bardziej, tak? Więc dobra, zróbmy to. A tam do środka chyba potrzebuję Miss Marvel bodajże, albo nawet Gwen, nie wiem, zobaczymy, kto tam się nada. Już jak nie ona, no to trudno, przyjdę Miss Marvel z powrotem. Przydałby mi się teraz Ale ona też wiedziałem! To może... Wiedziałem! Wiedziałem, że godziny gry na automatach w końcu się na coś przydadzą! Tyle, że ten tutaj może w każdej chwili wybuchnąć i zabrać ze sobą pół Manhattanu. Okej, okay, trochę jak widzicie nudne to, długie to będzie, no ale cóż, już mniejsza o to. Jakoś to sobie zrobimy. Chyba, że będę po prostu tak kręcił cały czas, bez zmiany kierunku, to i tak jakoś w końcu... Nie, lepiej ten kierunek zmienić, będzie szybciej. Dobra, więc zróbmy to. No i po prostu, czemu mam je przypisane? Już przypisałem wszystkie klawisze przy... nie wiem, co było, mniejsza. Udało się, więc git. No, to jedna jest. Ale potrzeba kolejnej. Jak już będą w rdzeniu, będzie można je pojedynczo przenosić do komory. No to do roboty, żeby nasz gospodarz nie czekał. A więc tak to wszystko się prezentuje, w takim razie niech tak będzie. A więc wezmę sobie jakąś inną no dobra, niech będzie ona z powrotem. I jednak jakże potrzebuję Miss Marvel. Ja ląduję w takich sytuacjach. Od tego nikt nie jest tam nie Lee, tylko nie wiem też gdzie on jest, ale to już trudno. Jeszcze go znajdziemy niedługo, może, zobaczymy. A więc tak, co tutaj mamy? Mam tutaj coś do właśnie naszej Miss Marvel, tutaj pytanie jest mi... Nie rób tak! Ha! Szok jak z obrazka! Oho! Pewnie teraz trzaśnie szkło! Już zaraz? Czuję się zawiedziony. Zauważyliście, że musimy przesuwać strasznie dużo rzeczy? A myślałem, że wszystko ma tu być futurystyczne i zmechanizowane. Pewnie jakiś ambitny z pomysłami uznał, że tak będzie ciekawy. Czyli tak to jakoś mniej więcej wszystko by... O, ja tu muszę do góry by przepchać. No tak, dobra, no dobra, to zrobimy to. W takim razie jak trzeba, to trzeba. Od razu wyłączę tutaj z tej strony ten... A nie, samo się zrobiło. O, no to elegancko. No to elegancko.
Chodzi mi o to, że po prostu na dół chciałem przesunąć ten laser, ale widocznie on sam po prostu spadł, więc jak najbardziej dla mnie w porządku. Jak tam chciałem powiedzieć, Miss Marvel trzyma tam, to to niech trzyma, ale i tak już chyba nie ma potrzeby żadnej. Dobra, mniejsza, wiecie co? Pokonajmy ich wszystkich. Czekaj, nie nękasz, klikam cały czas. Mój błąd. Tak, no dobra, też jest zamieszanie, widzicie, ale to już nas nie dotyczy w pewnym sensie. Dopchajmy to do końca, czyli właśnie chyba w tym kierunku. Tam z przodu raczej nic nie zrobię, gdyż właśnie potrzebuje postać, żeby potrafi coś topić, typu Iron Man, a takich chyba nie mam w tym momencie. Więc zobaczmy, co my tutaj mamy, co tutaj się stanie, a stanie się pewnie coś naprawdę wspaniałego. Może tutaj będzie ten kolejny element, ten kolejne źródło, o właśnie o co mi chodziło. Dokładnie, dobra, mniejsza, jest, fajnie. No nie wierzę, serio? O jacie, to nudne jest strasznie dla mnie przynajmniej. Dobra, trudno, zrobimy to jak trzeba, to trzeba. Takie monotonne te misje strasznie są, w kółko za samo, no ale dobra, nie będę narzekał, nie jest taki tak źle, jest całkiem fajnie. Dobra, pokonajmy tego, biorę sobie tego Spidermana. Fajniejsze, znaczy nowszego. O kurczę, nie ma liny. Dobra, no nie ma sieci, dobra. Chciałem powiedzieć, nie ma sieci, ale jednak ma. Okej, okej, wszystko jasne, dobra, elegancko. Więc tak, zróbmy to, co zrobić tutaj po prostu musimy. Nie wiem, czemu jest nie przypisano, ale mam wszystkie klucze przypisane. Nawet sobie klikałem przywróć domyślne, żeby potem było wszystko elegancko. A tu jakieś nie przypisano, więc o co chodzi? Nie wiem, ale mniejsza, już tam przeżyjemy jakoś bez tego. No i już powolutku to wleci. Samo wleci tutaj idealnie w czasie już lecę. O właśnie, nawet samo wleciało, nie musiałem dotykać. Więc świetnie, 2 na 2, chyba 2 na 2. A więc git. Tak, 2 na 2. Stawiacie duże kroki, bo już się was nie mogę doczekać. Chodźcie, sprawdźmy co kombinuje. Okej, czyli przybyła trochę silniejsza, ale średnia z ich strony. No i dobra, jakoś sobie poradzimy oczywiście. Znowu nie wygrać tym pikami chcąc, nie wiem co jest tym, czy tym nam, ale silniejsza. Musiałem Miss Marvel i wybić ich w sekundę, ale jeszcze powiecie, że wydam ciągle tu jedną postację, więc trochę pozmieniamy. Trochę inaczej właśnie teraz. Okej. Pomóż mi tu! Możesz? Nie mogę, bo nie wiem gdzie jesteś i ogólnie chyba nie ma to zbytnio sensu teraz. Bo po co będę tego szukał? No, dobra, mniejsza to. Więc tak, idziemy tam gdzie iść mamy, czyli właśnie w tym kierunku, może będzie Green Goblin, byłoby w sumie fajnie, jakbym już miał z nim walkę, ale jak będzie, tak będzie, zobaczymy. Tam! Gwen, na pewno będą pułapki! Czy coś? Venom? Carnage? A może Karno, albo Venage? Masz jakąś wizytówkę? Cokolwiek. Ale ci naukowcy to mają fantazję. Goblin kontroluje ich mocą Nexusa. Zaczynajmy przyjęcie. Musimy służyć. Zgnieść pająka. Mnie? Zgnieść wszystkie pająki. Dzięki za klaryfikację. Karno. Kurczę. Połączenie w sumie. Co to gronda za stwór? Jakaś hybryda symbiotów? Kiedy myślisz, że nie może być nic bardziej uroczego od Venoma i Carnage'a? O właśnie, ze słupki to wybrał dwóch takich kozaków, w sensie złoczyńców powiedzmy, złych, połączonych w jedno. No ciekawe, ciekawie to by w filmie wyglądało na pewno. A tutaj jest i tak też fajnie. Dobra, widzę, że mogę go po prostu atakować tak w miarę dosyć łatwym i szybkim tempem, więc nie jest tak źle. Okej, w tym momencie ucieka, więc pewnie jakiś przerywnik od walki z naszym bosikiem. Malutkim, takim troszeczkę większym, ale okej, mniejszy. Czyli tak. Coś się dzieje, jak widzicie. I dzieje się niedobrze, ale... Obiecywałem niespodzianki, prawda? Miłego! Niby fajnie, że się ze sobą dogadali, ale bez przesady. I co? Urządzam najlepsze imprezy, prawda? Jasne! Ze wszystkich goblinów, jakie znam. Dobra. Ale wiem przynajmniej, co mam chyba z... A, mam go bić, okej.
Dobra, myślałem, że muszę coś zrobić Miss Marvel, bo tam gdzieś widziałem, że trzeba wejść... o tu, obok nas właśnie są te rudy, żeby tam się przedostać nimi, ale to jak zaraz zobaczymy, jak będzie trzeba, to pójdziemy. Ok, chyba ucieka, tak? Tak, ucieka. Zobaczmy, co my tutaj mamy jeszcze w tym miejscu na szybkości. Może akurat będzie coś fajnego. W tym przerywniku od walki, powiedzmy, że tak. A więc już sobie szybko zerknijmy. Chyba, że to jest jakiś dodatkowy poziom po prostu. I chyba tak to wygląda. No, chyba tak to wygląda. Co my tutaj mamy? O kurczę, jest działko. Wiecie co? Na razie nie będę tego brał, wrócę tutaj sobie. Ten mini zestaw niech leży i tak na nic jednego nie będzie, więc mi mniejsza. Ja tutaj się wrócę, po prostu gdy będziemy przychodzić gry na 100%, a więc tutaj żadnego problemu nie ma. Fajnie, że jest takie miejsce. Chyba, że jak będzie trzeba tam iść, to oczywiście pójdę i wezmę ten mini zestaw jeszcze raz. Ale to jak już mówię, mniejsza, bo w tej grze mini zestawy nie dają nic. Trzeba mieć 10, każdy tego. Trzeba mieć 10, gdy coś tam się odblokowuje. W tym przypadku będzie to jakiś tam komiks, ale nie jestem do końca też pewien. Czy to komiks, czy jakieś tam zdjęcie, nie mam pojęcia, ale mniejsza. Kadnom pokonany, czy nie? Czy tak? Tak, chyba tak, elegancko. Więc goblina jeszcze mi dajcie i będzie po sprawie. Chyba tam jednak trzeba iść, tak mi się wydaje. Hej, chyba po nim. Albo i nie, okej. Ja cię patrz, co się dzieje. Kurczę, jak to się tam nie było. Oto on! Maximum Carnum! No to z deszczu prosto pod rennę. Przynajmniej z dwojga złego nazwał go Carnum. Tak, zdecydowanie lepsze niż Benedź. Okej, może go teraz zbić jakoś mogę, czy coś? Bo widzę, że tutaj mnie ktoś atakuje. Ja nawet podejść do niego nie mogę, tak chyba, tak pas. Tak, nie mogę do niego podejść, okej. Nie, to nie, bez łaski. Teraz może będę mógł? Z nim też, jak widzicie, nie są taki trudny w sumie, bo już mu jedną trzecią, jedną piątą, powiedzmy, życia skusiłem, ale... Ale bić go będę tak po prostu to pokonał. Co można osiągnąć odrobiną sprzętu i dostępem do innych rzeczywistości. No ja... A tak go bije jakoś też nieźle. Postanowiłaby tylko uczynić świat lepszym albo skoczyć na wakacje, ale ty masz o wiele lepszy pomysł. Chwila, bo tutaj muszę się uwolnić jeszcze z tego. A mam dobrą sytuację do atakowania. Dobra. Na chwilę sytuacja zepsuła, ale mniejsza, tak też mogę go pobić chwilę. O, okej. Okay. Czy teraz da się go bić, takie pytanko? Teraz go się da bić. O, no to fajnie. Tak pobijmy go jeszcze chwilkę. Zawsze jakieś tam obrażenia pójdą. I tak biję go jakoś tak dziwnie, tak z tego co przed chwilą zobaczyłem. Ale mniejsza. Ważne, że w sumie łatwa jest to walka, nie wiem co mam tutaj powiedzieć. Niby taki kozak, to nie ma tutaj też żadnych typu elementów, w sensie takich, że kombinacje klawisza albo coś takiego, tylko po prostu ataki wlezie i tyle w temacie. Ale w sumie może tak być, zależy jak to chodzi, dobra. Czy będzie koniec, czy nie? Bo tutaj ciosy lecą podwójnie, ataki znaczy się tak jakby, bo na szybko atakuje, o tym chodzi. I wygraliśmy raczej. Albo i nie, nie wiem, zobaczymy za moment. Ale życia już niby nie ma. Więc może bijmy tego małego tutaj. A dobra, już chyba zniknął. Ruchy. I co się stało? Nic? Tak średnio bym powiedział, ale dobra, zobaczmy. Jakiś strzał oddam. To niezły strzał, no super. No to czyli o to chodziło pewnie. W takim razie jak najbardziej dla mnie pasuje to. O kurczę. To nie byłyby fajne sceny, jeśli wychodziło jakoś taką... W sensie 3D. Ale to Lego, to można. Zawsze powtarzam. Jak chcesz, żeby coś było zrobione dobrze, zrób to samemu. Jakieś pomysły? Ty potwór! Ja potwór? I kto to mówi? No wreszcie! To mamy drugą część układanki. Chcesz dołączyć do akcji Anti-Kang? Potem się złapiemy. Na razie mamy inne sprawy. To ja ci pomogę. Chyba się przyda. No to widzimy się w posiadłości. Czyli jak widzicie, kolejny fragment tego Nexusa zdobyty. Carnum, nom, i misja się nazywała Powrót do przyszłości po raz kolejny chyba, więc w takim razie czemu by nie?
Jak najbardziej fajnie. Mi się podobało ogólnie, było dosyć ciekawie, no naprawdę. A więc Karnom pokonany i Green Goblin w sumie też tak jakby, a więc czy mamy 800 tysięcy już, czy tak nie do końca? Chyba nie do końca, bo tak patrzę, wolno wpada, ale o, mało. Dobra, nic nie szkodzi, to się oczywiście na spokojnie to zbiera później, w następnym odcinku może, albo jeszcze w kolejnym, zależy od tego jak wpadnie. No i popatrzcie, chyba 4, albo nawet i 5, nie jestem pewien do końca, ile tych postaci. Mamy Spider-Mana 2099, będzie pewnie jeszcze ten Green Goblin, Karnom chyba? I nie wiem, zobaczmy sobie na szybkości, Karnom. Bo wiecie co, pominę to. No, mamy tutaj te 3, 4 czy tam 5 postaci, chyba 4 nawet. Odnaleźli i zabrali fragment Nexusa. Jakże ekscytujące, prawda? Mój błysku miecza. Unicestwie wszystkich. I ich miasto. Nigdy nie lubiłem parków. Cóż za niezwykła obsesja zniszczenia, zdobywco. Ktoś musi cię powstrzymać. Ciągłe boje Kanga nie ułatwiają życia śmiertelnikom. Hej, to wciąż lepszy od lat 70. Uch, to jak? Dokąd chcesz iść najpierw? Ach, ciekawym jest kotów, które podobno śpiewają. Ale najpierw zróbmy ucztę z dogów. Ale psów raczej się... okej. Od dogów. No to... Broadway! Za mną! Mały Tony jest czynny do końca świata. I o jeden dzień dłużej. Więc tak to wygląda i w tym momencie musimy wydać sobie drużynę. Czyli drużyna Spider-Mana ukończona. Więc albo robimy potem w następnym odcinku drużynę Thora. I jestem bardziej tego przekonany. Albo drużynę Star-Lorda, ale to się jeszcze zobaczy. Więc póki co się żegnam. Jeśli wam się podobało, to subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Drużynia, trzymajcie, cześć!